Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Ja MC, a to z wami kolejny odcinek z gry Series Sam 3 PFE. Panie i panowie, Mroczna Narzeczona jest to kolejny poziom, z którym nam się przyjdzie w tej grze zmierzyć, już ósmy. Zobaczymy, czy ten poziom będzie lepszy, spokojniejszy niż poziom Odkrycie Słońca, ponieważ to była masakra. Lecimy kolejny poziom i oczywiście zaczynamy w ciemności, bo dlaczegoż by nie, prawda? Damy sobie radę, powinniśmy przynajmniej. Co nam mówi tutaj? Uknum! O, to jest bestia potężna, trzeba przyznać. Dobra. Czy to sobie tutaj zawało? Mam nadzieję, że nie. Proszę nie, proszę nie. Kolejny odcinek. Ogólnie ostatnio muszę się pochwalić i muszę ogólnie, jestem mega szczęśliwy też z tego powodu, że ostatnio odcinki z... Panie i panowie, z... co ja chciałem powiedzieć? Odcinki z Polter Reloaded oczywiście bardzo fajnie się przyjęły, także jestem mega szczęśliwy z tego powodu. Dobijamy prawie 200 wyświetleń. No 170-180 na pierwszym odcinku z Polter Reloaded, to jest w ogóle niesamowite. Okej, okay, gami trochę przycina, nie jestem z tego powodu szczęśliwy, no ale poradzimy sobie z tym, prawda? Co my tu mamy w ogóle? Coś jest fajnego. No dobra, a są małpy na dole, tak? Suki, czy na górze? Bo już nie wiem, ja z góry spadłem. Może być gdzieś tutaj, co? Dobra, poradzimy sobie z nimi. Miejmy nadzieję, że poradzimy. Ostatnio sobie poradziliśmy, także... nie było w sumie tak źle. Pi mechaniki tutaj śpią. Ja przeładuję gej i zaraz wracam. Okej, okay, także teraz powinno być lepiej moim zdaniem. Czy możemy ich załatwić? To są te małpy. Ja z nimi nie zabierzam się zbytnio bawić. Ciekawe, czy młotkiem mogę je ubić. Chodź no tutaj, małpo. Uda się to? Byłoby śmiesznie. Biomechy niby śpią, niby nie. Niby nie wiem, co one robią tak naprawdę. Tu by się dało przejść, prawda? No ale ja nie z tych oczywiście. Nie ma takiej możliwości, że ja poszedł spać. Tu jest jeszcze kietę i tu jest jeszcze kietę. No, prawie dostałeś kietę. Okej. Okay. Gdzie te małpy teraz są? Ponieważ ja oczywiście, jak zwykle, mało widzę. W ogóle ich nie słyszę, to jest inna sprawa. Jak wam to wszystko rozwalę, to już takie koksy nie będziecie, naprawdę. A wam to rozwalę wszystko, co by to wyglądało, coś mi bodało z tyłu, nie mam pojęcia czemu. Na pewno. Na pewno. Nastała cisza, była jedna łapa tylko? Nic nie widzę. O nie, jest dźwignia na środku. Co to dało? Co to zrobiło? I have no idea. No ale okej, okay, nieważne. Poradzimy sobie z tym. Okej. Okay. Halo? Ej, przysięgam, nie pamiętam w ogóle. Nic z tej gry. Cichosza. Mati, cichosza. Cześć, piobechu. Jak się masz? Biomechów się nie boję. Biomechy to jeden strzał jest po nich. Plus w ogóle nie są straszne, więc... okej, okay, czy czegoś bronisz, ja cię po prostu mogę zostawić w spokoju? Bo cię zostawię w spokoju, ja nie muszę cię zabijać wcale. Także pa, pa. Baw się dobrze. Kolejna dźwignia. Czy muszę się wrócić? Fuck my life. Siup. I teraz inne drzwi się otworzyły. Au, 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 au. No. Jestem dobry, nie musisz mnie zabijać. Nie. Dobra, trudno. Gdzie jest ten biomek? Tutaj. Ała! Tipie! Uspokój się. Małp nie ma, zakładam. Nie wiem, czy nie słyszałem właśnie jakieś. To się otworzy. Będą się od... no, ten, na zmianę chyba otwierać, nie? W sensie po kolei o to mi chodziło. Co się pojawi nowego? Małpy się pojawiły, of course. A tam co jest? Małpę widziałem, nie zdążyłem jej strzelić niestety. Tam coś niefajnego jest. Ja tu nic nie widzę, guys. Bardzo bym chciał w końcu wyjść z tych ciemności, bo mnie pewnie się nie widzi w ciemnościach być, serio. Aaaa, skurczybyki. Jeszcze. No czekam, zjedzcie mnie.
No, amo, amo. Patrzę sobie Sirius Sam do zjedzenia. Sam Sirius Stone. Dużo węglowodanów. Chyba nie jest dobra rzecz, no ale nieważne. Mniejsza. Uuu, jak rozwaliło te małpy. Tam widziałem, na tym słupie. Jest tam dalej. Idziesz czy nie? Ja to by to końca rozwalić? Tak. Dobrze wiedzieć. No nareszcie. No ile czekać można? Tam widziałem małpę. Gdzieś, na lewo właśnie. Okej, okay. Jeszcze jakaś? Okej, okay. Ja stąd wyszedłem. Co ja robię? Jestem mega głupi. Wróciłem na pole startowe. Coś tu jeszcze było, coś tu jest grubego jeszcze ze mną, ale nie wiem gdzie i nie wiem co. Tutaj coś jest. Jest małpa. To nic, to nic. Okej, okay, coś tu jeszcze jest ze mną. Znowu małpy. Kurde, znowu. Jakby nie było widać czegoś innego, na przykład nie wiem, żeby kamikaze tu lecieli w ciemności, byłoby lepiej, naprawdę. Naprawdę bym się cieszył, bo to mnie trzeba denerwować pomału, niestety. Tego Sirius Sam 3 nie będzie moją ulubioną częścią, niestety. Nie tylko, że to jest zła gra, czy po prostu inne gry są gorsze czy coś, po prostu tak to jest i tyle. Widziałem cię. Widziałem cię. Nie uciekniesz mi. Dobra. Cisza i spokój, nie, jeszcze nie. Bardzo bym chciał coś zobaczyć, wiecie, oczy są bardzo ważne w życiu, no nie? I przydałoby się ich używać, tak jak zostały stworzone, ale nie mogę, bo nic nie widzę! Abym chciał nieziemsko coś widzieć. Nie, że się do nich tyłem odwrócić czy coś? Nie mam żadnego pojęcia, jak one działają. Głupie małpy! Nie! No nie mam nic tylko, po co to zrobiłem, nie mam pojęcia. Dobra, YOLO. Jak mnie zaatakują, to mnie zaatakują. Nie? Co z tego się może stać, prawda? Wszystko. Tu ją słyszę gdzieś. Jest. Jeszcze jakaś? Nie? Cisza i spokój, okej. Okay. Tu byłem, tu byłem. Tu byłem. Jestem prawie pewny, że tak, tutaj byłem. Okej, okay, to gdzie jeszcze nie byłem? To jest bardzo interesujące w takim razie. Bo tak, to jest pozycja startowa. Okej. Okay. Tu byłem na pewno, bo to właśnie wyszedłem. Dokładnie. Jestem ciekawy, gdzie mnie jeszcze nie było. Tu jest wejście, ale tu w tym wejściu już byłem. Tak, tak. No to nie wiem, co się otworzyło. Na środku coś. No ta dźwignia znowu tutaj jest, ale tą dźwignię już kliknąłem, więc... Tutaj coś? Oh boy. Oh boy, to się otworzyło. Okej, okay, no to idziemy dalej. Jak musimy, to musimy. Nie ma rady. Za którą z tą ścianą będzie ten? Będzie, na pewno, musi być. O Jezu, czemu to robisz, gro? O, wyjście. A to będą pająki, ja to pamiętam. No, nie dam się tak łatwo. Jeszcze nic nie widzę. O, to jest najgorsze. This is the worst. I can't see. Nie widzę ich. Ile ich jest? No właśnie. Wypad! Nie da widzę. Czemu? 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 Czemu pająki atakują mnie? Nie powinny. O rany boskie. Teraz jest gorzej. Teraz to miejsce teraz i to co będzie za chwilę jest gorsze niż cały poprzedni poziom. Koniec tematu. Czy co będzie najefektywniejsze? Rakietnica. Bo one będą wychodzić z podziemi. A ten nie muszę przejść. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh no.
O no 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 no. O no 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 no. O no no, a żeby nie było, ja nie udaję na film, jestem serio przerażony. Jeśli chodzi o pająki, nienawidzę pająków z całego serca. Ja bym bardzo chciał się przekonać do nich. Na przykład, nie wiem, pójść gdzieś potrzymać. Trzymałem tę anturę w swoim życiu, tak, by the way. I nie jestem z tego powodu szczęśliwy, jest wyjście! I am safe for another day. Nie załadowało się tekstury w ogóle, XD. Oj, wracamy do normalnego Sirius Sama, tego, którego znam. Jezus, jak przyjemnie. To tu jak Camembert. Prawdziwy, delikatny pająków nie ima się. Tak jest najlepszy właśnie. O rany Boziu, o rany Boziu, o rany Boziu, nie was jest w ogóle. O Jezusiu. Kamikaze jeszcze lecą. Pięknie, pięknie. Teraz to możemy grać, tak to możemy się bawić. Im was więcej, jaką mięso armatnie, tym jestem szczęśliwszy. Poważnie. Dobranoc panu? Tak, wywaliło. These guys have seriously lost their heads. Ci goście serio stracili swoje głowy. One-linery! Na poziomie. Sam, au, au, shit, shit. Dobranoc panu? No to nie jest Sirius Sam 4, no tak, nie mogę im w głowę strzelić. Dobra, ty sobie zdechnij. Bo trochę i z tyłu idzie. Sobie pozbieramy rzeczy jak najbardziej. I myk, was cwaniaczki. Dobra. Czego rozwalę tym? Powinienem tylko rozwalić naraz tym. Żegnałem pana. Dobranoc. Dostałem trochę w dupę. Nie jestem z tego powodu szczęśliwy. No dobra. Tu jest znowu no entry. Czy to no entry po prostu opisuje, gdzie są sekrety? Powiem wam szczerze, żebym się nie zdziwił, gdyby tak było. Naprawdę. No ale. Może tak jest, może tak nie jest, kto to wie. Bum, butum, butum, bum. Więcej małpek, oczywiście. Tam, gdzie musimy iść, potrzebujemy kluczy, okej. Okay. Tam, gdzie musimy iść, tam jest więcej małpek. A teraz jeszcze się na otwartej przestrzeni. Jest jasno i was widzę. Więc nie macie zbytnio szans teraz. Wy głupie małpy. Co za cwania, widzieliście to? Przeleciała dziadyka. No you don't. Oh no, you don't. Okej, okay, sprawdzałem coś. Jest okej. Okay. Aby oleję ich na razie. Potrzebuję i tak znaleźć klucze najpierw, więc. Tu coś jest w ogóle. Drzwi do świątyni host są zamknięte. Znaleźć klucz. Z miłą chęcią w takim razie. Nie wiem, czy widziałem kiedykolwiek te drzwi. Chyba nie. To jest w ogóle interesujące. Dobra, przejdziemy sobie tutaj. O, to jest pancerz tylko. Dostanę w dupę? Nie. To dobrze. Nie lubię mnie to się atakuje, jak coś podnoszę, bo najczęściej to tu tracę. Na przykład życie, pancerz, takie rzeczy. To tracę od razu i to nie ma kompletnie sensu, prawda? Kompletnie żadnego. No ale hej. Jak to woli, no nie? No dobra, musimy iść przez te małpy chyba, nie ma rady, bo tam widziałem rzeczy w sumie. Po drugiej stronie. O oh, shit. Czy ja słyszałem Scrapjacka tam? To jest bardzo. Jezu, spadłem tutaj dwa razy, to nie wytrzymam. Come on, Sam. Te kluty. Zostaw łapki spokoju. Łapy ci nie zabiły nic, także możemy je zostawić. Ta łapa sobie chilluje. Bardzo chętnie ją zabiję, skoro sobie po prostu siedzi. Tutaj coś było. Ja tu słyszę Scrapjacka. Czy się mylę? Nie mylę się, jest skarżona swoich przyjaciół jest tutaj. Cwaniaczek. I myk! Ta perspektywa jest fajna, ponieważ widzicie więcej, krótko mówiąc. I mnie to bardzo pasuje. Te pancerzyki, proszę bardzo, co my tu mamy w ogóle? Jakie ty? A to jest C4. Okej, to się przyda na pewno. Pewnie tak mówię, jego nie wykorzystam w końcu. Klucze znalezione. Czy nie musimy iść przez małpy? Czy tam jest sekret po prostu w tym kawałku? Tyle tam są te drzwi. Miałoby to sporo sensu, sprawdźmy to. To są drzwi. A to są drzwi, ale czy to jest. No, 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 czy ja mam serio tędy iść? Proszę, powiedzcie, że nie.
I see you. Powiedział John Cena. Masz mało zdrowia. Cwaniojo. A co? O, w mojde, to jest knum. Ho, ho, ho. Oh boy. A masz! Gdzie to jeden? Zjechaj! Oh shit! A, charge'ował się jednak. Chyba padł, super. Zjechać! Biedne małpki, ojejej. Rozwalą wam miejsce tutaj. Ojcik, ojcik, biedne małpy. Kto by pomyślał? Ich tu jest za dużo. Trzeba populację małp zmniejszyć i to tak fest. Proszę bardzo. Populacja małp zmniejszona o 123%. Co mi się wydaje, że to jest całkiem fajny wynik. No ta, tu mogłem przejść bez problemu. To by wychodziło. Coś tu jest tak naprawdę? Tu jest karabinek schowany. Miło, miło, miło. A czy dostanę w dupę, jak go wezmę? Zapewne tak. Spieprzam stąd. Nara, I'm out. Bye. Pięknie. Pum, 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 pum. Tu się przedostanę? Jak najbardziej. Klucze uniwersalne, panie i panowie. Oh shit, dobra. Ale na spokojnie, panowie. Nikt was nie goni tutaj. Naprawdę. O to miejsce pamiętam. Pamiętam, że próbowałem chyba gdzieś wskoczyć i mi nie wychodziło. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mogę się mylić oczywiście. Albo tutaj trzeba chyba gdzieś na górę wskoczyć, też nie jestem pewny. Kto tak strzela? Typie. Z tyłu ktoś? Nie, tutaj gdzieś. O, ty się tutaj ostałeś nam. Cześć stary, hej grubciu. Bye. Piękna sprawa. O, tu jest dwóch, trzy. No okej. A po to chciałem wskoczyć, pamiętam. Kto tu jeszcze jest? Dude, co to jest za dźwięk w ogóle? A. Tu są jeszcze cwaniaczki, okej. Badac! Nie było. Czy się jeszcze kryją tutaj gdzieś? Chyba, że po dźwiękach można ogarnąć, czy oni tutaj gdzieś są, czy nie. Nic tu nie widzę, po raz kolejny. To będą drzwi zamknięte, prawda? Tak, czyli musimy się przedostać gdzieś i zakładam, że tam, bo tam jest otwarte. Zatem... hardcore parkour! Będzie uprawiany teraz. Nie mogę tu wejść, koks. Ojejku, jejku, nigdy nie pamiętam, jak tu wejść, gdzie i jak tak naprawdę, więc... to będzie ciekawe teraz. Moje próby ogarniania tego wszystkiego. O to jakby, że są supplies, motherfucker. No wejdź tu sam, no proszę cię, po kawałku kamienia nie możesz wejść. Rozumiem, że jakby było stromo, ale nie jest. Tak sobie... O, proszę bardzo, piękny. O to mi chodziło właśnie. Szam? To jest zabina, prawda? Tu jest zabina. All right. Kolejne zapasy do zebrania przez nas, dla nas. Czy będzie wiedźma ta latająca? Tak, bo właśnie mówili mi ludzie w komentarzach, że pojawi się przeciwnik, którego kojarzę. To ty! Byłaś bossem w czwórce. A ty dalej ciskasz w nas tymi przedmiotami. Okej. O boy. Okej, ją możemy zaatakować tylko jak nas spowalnia. Właśnie w tej grze nas spowalnia. I będzie nas lecić piątem. Shit, za późno, za późno, za późno. Dobra. Teraz się teleportuje, musimy ją znaleźć po raz kolejny. Tu była ostatnim razem. Teraz nie wiem, tam się pojawiła, okej. Jak ją zauważymy czasami, to ona może zniknąć. A nie da się zaatakować na nie od razu. Ała, fuck. Na nią to by jest dewastator, bardzo. Chyba to jest one hit i ona znika albo umiera. Widzicie, zauważyliśmy ją, jak się teleportuje. Czy ma tarcz teraz? Nie będziemy jej widzieć, to ma teleportowała się.
Tylko teraz gdzie on się teleportuje? Bo czasami jej nie widać, no nie? O, jest pod nami. Bo dostała dwa razy. Pięknie. Like I always tell him, you can be as crazy as you want, but once you try to kill me, I'm gonna stop calling. Nieźle. Uuu, pan Biomek nas nawiedził. Dobranoc. Tyle cię było. Mamy zapasy jeszcze, spoko. Żadnych pająków i będę szczęśliwy. Bum. O jak jety, o jak dobrze, o jak miło, o jak przyjemnie. Czego ty tu broniłeś, powiedz mi? Czy w ogóle... Uhu. Tu są klucze na górze. Ja je potrzebuję? Ja nie wiedziałem. Oho! Dobra, dobra, fajnie, fajnie. Czy to jest klej? Tylko jeden? Tak poważnie? Spodziewałem się czegoś lepszego. Tylko pułapki. No, ale... Okej, czy to są klucze, które ja potrzebuję, czy klucze, które po prostu mogę gdzieś użyć, żeby gdzieś się dostać? Znajdź klucz. Co ja znalazłem? Może nie do tego. Chyba, że nie do tego. Zbierz to, dziękuję. To jest interesujące. Czy ja zepsułem grę, bo znalazłem klucze przed tym, jak mi to gra powiedziała? Jeżeli tak, to trochę lipa. A nie chcę grę wczytywać. W żadnym wypadku. Ale znalazłem już klucze. Ja mam. Otwórz mi. To jest koniec poziomu. Tak to wygląda. Okej, czy ja muszę gdzieś indziej tymi kluczami przejść, bo ja te klucze znalazłem już. Tak. Na, nie może być tak, że tą grę zepsuliśmy. O, proszę bardzo. O, zaślubiona Aremanowi. I w czwórce dowiedzieliśmy się, o co chodzi z Aremanem. Bardzo fajnie. Okej, może jest inne miejsce, w które muszę te klucze użyć. Nie byłoby to głupie. Tu mi pokazuje, że muszę znaleźć klucze, ja już je znalazłem. Powiem tak, możemy mieć problem, ponieważ ja już te klucze znalazłem. Ale pójdę jeszcze raz w to miejsce, w którym je znalazłem. I może gra uzna, że o, był już, kliknął to miejsce i... Nope. Okej, może robię coś źle. Mi się wydaje, że zepsułem grę. Ale nie... Bierzmy pochopnych wniosków i sprawdźmy wszystkie nasze opcje. Bo może gdzieś faktycznie indziej muszę tam... Nie, musiałem zabrać te klucze. Żeby użyć ich na... Chociaż nie, chwila. Chwila. Tu mogą być... Tak, są drugie. Czyli wait, ja znalazłem jakieś sekretne klucze. No dobra, tylko teraz pytanie, gdzie je użyć? Bo to jest sekret w takim razie. Gdzie ja te klucze mam użyć? Gdzie? Otwieraj! A tu są rzeczy w środku. Jak ja mam to otworzyć? Otwórz mi to. Ej, yo, jak ja mam to otworzyć? Ej, yo, tu są rzeczy w środku. Open. A, mam tu rozwalić sekret odnaleziony. Na to bym nie wpadł. Okej, okay, kobiety witalne po raz kolejny. Ja, ty chcesz się bić, tak? Mi się wydaje. Tyle go było. Niby taki gruby zawodnik, a... A mówią, że masa jest to duża siła. Nie zgadzam się. Oh shit. Kura wybuchła. No tak, to otworzę, ale były jeszcze jedne drzwi. Tutaj prowadzące. Nie wiem, czy tam idzie dalej, czy tu idzie dalej. Zakładam, że tam, bo da się pojawić przeciwnicy, no nie? Druga para klucza, ja już je mam! I właściwy klucz. Bro! Czy ja sobie zepsułem? Po co są te klucze? Po co są te klucze? Po co są te klucze? Ej, po co są te klucze? Ej, czy są gdzieś jakieś drzwi, których ja nie widzę? To jest bardzo możliwe. Powiedz mi, gro, co mam zrobić? Czy te klucze były do tamtych drzwi? Nie mam pojęcia. Trzeba to badać. Jeżeli tak było... No dobra, pójdę tam najpierw. Jeżeli pominę te sekret z tymi kluczami, trudno. Zobaczymy, co jest po prostu dalej, za tymi. Guys! Ile razy będę was ustawiał? Okej, trochę was tu jest. I siekanina! Jeden magazynek mi nie starczył, o wow! Boże, jakie mięso armatnie! Jesus Christ, ile was tu jest?
Okej. Dajcie mi klucze. Tu jest gnaj gdzieś, tak? O, nawet za mną jeden. Tutaj jest drugi. Jeszcze jakiś? Nope. Okej. Druga powrotna będzie pewnie pełna właśnie kolegów. Także zobaczymy. Powinien się teraz pojawić. Skrabżak się pojawił, a po drugiej stronie myślałem, że to będzie kobiet ten pożegnalny na tę drogę tutaj, ale najwidoczniej nie. Hej, dude! O, dwóch jest! No i pewnie, o, chodzi o, że oni mają ich kryć, żeby, wiecie, żeby rakiety do nich nie trafiały wszystkie. Jeżeli tak sobie zaplanowali twórcy, to oni są genialni. Shit! Pojedynek na rakiety! Nie wiem, czy go wygrałem! Niby tak, niby żyję, ale zostałem w papę i to sporo. Mam nadzieję, że jeszcze jednego nie ma, bo się skupiam na tych małych teraz. Okej. Dobrze. Ja ci dam. Kto mnie tu zaczepia jeszcze z tyłu, co? Który? No, tak myślałem właśnie. Już tu jeszcze jest? Pojawił się kolejny skrabczak. What the fuck? Nie strzelaj, stary. Ile można, co? Ile można? Mamo się jej nauczyła? Że tak się nie postępuje z znajomymi? Ha? No właśnie. Kiedy oni się nauczą? They'll never learn. Okej, mogę tu wejść. Sztos. I czy tutaj są jakieś sekretne drzwi? O, pancerzyk. Powinien być klej z tyłu. Disappointed. Nie powiem. Budynek wybuchowy. Akurat mi się przydał. Co ciekawe. Czy tu są gdzieś drzwi, które ja mam otworzyć? Tym sekretnym kluczem. Oh boy! Tu by się przydał miotacz płomieni. I to bardzo. O, weź tu przyjdź, stary. Chodź tu. Yeah! Nice. Okej, zakładam, że mam iść tędy dalej, skoro tutaj są przeciwnicy. A, tu jesteś. Alright. Nie wiem, ja amunicji marnujecie, to jest szok. Naprawdę. Guys. Trochę zluzujcie. Nie mam rakiet. Zajebiście. Co teraz? Kulą gnoja. Dobra. Mam mało amunicji właśnie, to mi się bardzo nie podoba. Czy tu mam iść dalej, czy... Jak to wygląda teraz? Nie chcę akurat z poziomu trafić, wiecie o tym, nie? Jesus Christ, typie! Spokój! Nie chcę końca poziomu. Bardzo nie chcę końca poziomu. Jest tylko życie. Jakiś napis. O, uwaga! Wyrocznie przepowiedziała, wrogowie Ozyrysa poniosą przyniosą krainie ludzi zniszczenie. Aż przebudzić trzeba będzie łódź milionów lat. Okej. Understood? Czemu, jakie to chwilę przejście było dalej? O, no to na pewno wygląda jak przejście dalej, także ja się wracam. I ogarniemy sobie, panie i panowie, moi drodzy, ten oto klucz. Bo zakładam, że on jest do drzwi tutaj. On musi być do drzwi tutaj. Tu pisze no entry, czyli na 100% tu jest sekret. You son of a bitch! Jumpscare przeżyty dzisiaj? W porządku. I am scared. Tu mnie na pewno nigdy nie było. Chyba. Dobra, błagam. No spiders. Let me out! Okej. Czy to był na pewno sekret? To dobrze. Sławki sobie ogarnę. Oh god, okej. Oh my fucking god. Co mnie... Co, gdzie, co, jak, co, czemu i dlaczego? Zostawiłem typa. Okej. Ciśniemy dalej. Jeszcze jednego zostawiłem? A tutaj chodzą w ogóle. Nie wiem, czy idę ich zabić, no ale idę.
chwili łażą w ogóle w dziwnym baterii. Zobaczcie to. Halo? Czy wy kogoś widzicie? Bo ja nie. Okej, okay, that's weird. Tam jest typ. Boże. Teraz wszyscy? Tak. Christ almighty. Okej, okay. Jestem szczęśliwy, że ten sekret ogarnąłem. Powinienem przeczytać tabliczkę no entry, bym od razu wiedział, że tam jest sekret, no ale. Czyli no entry wskazuje sekrety? No to tak pewnie nie jest, ale wiecie. Lubię spekulować sobie rzeczy, po prostu głośno myśleć. I ogarniać, czy może jednak mamy rację w jakiś sposób. A nuż mam. To jest przejście z drugiej strony też? Tak, okej. Okay. To tunel wybuchowy. Tu mamy kolejne ładunki wybuchowe. Czy tam jest minigun? To jest to! To jest ten poziom! Tu jest minigun! Yes! Yes, bo! Yes! F6! Tu jest minigun! Oh, baby! Oh! Oh, praise the Lord! Okej, okay, nie strzelaj mnie, stary, co? Nie! Yeah. Tamtych! Tamtych! O, piękna sprawa. O, okej, okay, trzeba się chować. Bo ciebie już chyba dostanę. O, patrzcie, nieskończona amunicja miniganie jako działko. Samowprowadzające. Tak to ja bym mógł żyć, naprawdę. Nie wiem, czy on się wyrobi, powinno. Pięknie. Nie wyrobi się, wiedziałem, że się nie wyrobi. Co za działko mnie zdradziło w tym momencie? To jest zjada. Jak się nie wyrobić, jak ja mam się wyrobić? No to świetnie. Zajebiście, że się nie wyrobiło. Jestem przeszczęśliwy. No jak, skąd ty tutaj jesteś, proszę bardzo? Dobra, mi się wydaje, że byłoby lepiej, gdybym ich walił z mele, ale nie jestem... No jak one biegną, no? Jak ja was załatwię, żeby tak... Jako szybko zawróciłeś, powiem ci. Dobra, jestem w dupie. Totalnie. Myślę, że działko wyrobi, ale jednak... O Boże, nie wyrobiło. Nie, zostaw mnie, typie. Dobra, tu jest pancerz, którego oczywiście nie używam. Chociaż miałbym. Boże. Może ten czerwony mechanizm mi jakoś pomoże. Chociaż po odcinku z wydwami trochę wątpię. Załatw go. Dobra, załatwiony. Oh God. Okej. Okay. Jeszcze. Zablokowały się, patrzcie. He! Tępe dzidy. Okej. Okay. Ja usłyszałem tylko ryk za sobą i nic więcej, także... Trochę byłem przerażony, nie powiem, że nie. Jeszcze jedna próba, co? Mhm, dobra, lecą. Teraz już trzeba to rozegrać lepiej. Mi się wydaje, że po prostu nie będzie ich więcej, jak ten biomechanoid niebieski przyjdzie już, to wyślę trochę po prostu rakiet, żeby ich trochę przerzedzić. Mi się wydaje, że będzie lepiej. Zobaczymy. Chyba podziało to trochę, nie za dużo, ale trochę na pewno. Także nie jest źle. Alright. Nieźle, nieźle. Mogło być lepiej, ale nieźle. Okej. Okay. Teraz ten czerwony, czerwonego załatwimy w ten sposób, po prostu. Dobranoc. I czerwonego nie ma. Teraz się działko może skupić tylko na klejach. I powinno się wyrobić. Ile ich w ogóle jest? Dobra, jeszcze jeden idzie. Obie załatwił chyba, co? Tak mi się wydaje. I trafiłem, bo czemu miałbym? Pum, dobra. Ja ci dam. Tylko się obróciłem, dostałem rakietę chyba, nie? Przez chwilę, mój Boże. Okej, okay. Cisza i spokój. Ale teraz powinien przyjść biomechanoid, prawda? Czerwony. Czy mnie załatwił bardzo za dziecko zresztą. Bo ja na spokojnie wszystko, a tu biomechanoid mi wyskakuje na twarz. Cwaniaczek. Dobra, czy ja cię mogę wziąć?
my old love. Yes. Nareszcie! O mój Boże! Ile ja miałem czekać, powiedzcie mi? Ile ja miałem czekać? Tak długo? Poważnie? Piszę naboje, bo to jest normal. No to co? O mój Boże, tak! In Poland we don't say minigun. In Poland we say ospierdolę ci łeb. And I think it's beautiful. Ślicznie! Naboje sobie uzupełnimy. Nie wiem, czy biję po 50, czy po 100. To jest mi informacja, którą bym chciał wiedzieć. Także zużyjemy sobie ponad 100 i zobaczymy zaraz. To strzelanie w głowę w stylu stawiać 4 by się przydało teraz strasznie. Już wiem, czemu dodali to, mi tak mi się wydaje. Po 100, okej, okay, zmanowałem tam tą paczkę. Trudno się mówi. Poradzimy sobie i bez tego. O, oh, guys. Teraz ja mam najlepszą broń na świecie, także nie poskoczycie mi w żaden sposób. Nie macie jak nawet. O mój Boże. Skrapczak, o ty, dostałeś się do mnie. Jestem z radzieckim użytkownikiem minigana, nie powinien się do mnie dostać. Dobra, taki widok jest oczywiście lepszy. Jak najbardziej. Zobaczcie, mam 60 FPS-ów, a gra mi tankuje. Coś z tym kompem muszę zrobić, coś z tym kompem jest nie tak, mi się wydaje, wiecie? No ale poradzimy sobie z tym. Dobra. Fallback for amunicję, bo trochę ich jednak tutaj jest. No plus 100 dostaniemy z tego. To plus 100 nam się bardzo przyda w sumie. Zapomniałem, że tutaj się nie wyrobimy z tymi klejami, tak samo jak to działko. Fajnie byłoby ten kominiegana odłożyć, żeby strzelał dalej nie skończoną amunicją. No, nie może mieć wszystkiego. Okej, okay, tu jeszcze amunicję mamy. Nice'u. Pancerzyk plus 100. I możemy sięgać dalej. Nie podaruję minigana. Ten poziom jest do zabawy. Nic więcej. Ten poziom jest tylko do zabawy. Nie ma innej po prostu... Nie ma żadnego wytłumaczenia, dlaczego taki korytarz by tutaj był z miniganem. Nie ma. Tylko po to, żeby się pobawić. Ja zakładam, że na Siriusie byłby ten korytarz przerąbany, ale ja gram na normalu i się bardzo dobrze bawię moim miniganem. Dobra, ale amunicję potrzeba zebrać. Dzieją się piękne rzeczy sam. Bardzo piękne. Tum, pum, 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 tup, 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 tup. Dobra, tu możemy iść, a możemy też iść prosto. Oho, dobra, może... Jak nie możemy iść prosto? Żartowałem, to taki żarcik, gdy nie znacie się na żartach. Są klucze. Pęk klucze znalazłem, spoko. Mamy rzeczy. Okej. No i twoje jak ty też rozwalamy, stary, przykro mi. Tak, specjalnie korytarze pomijam niektóre, zgadliście. Nie miałem po prostu tutaj iść, oprócz oczywiście pająków pieprzonych. Czemu zmieniłem kamerę na taką? Mam nadzieję, że z tyłu ich nie ma. Nie ma, to dobrze. Okej, okay, teraz powoli i spokojnie. Nie ma nic? Że nie pająków już nie ma? Nie było chyba, okej. Okay. Dobra, to idziemy teraz tutaj, co? Wyjaśnimy paja małpek. Nice. Co tu, ta małpa co skacze? Na pewno, ja ci dam. To chyba tu jest, nie? Tak mi się wydaje. I oczywiście nie przejdziemy chyba, no nie przejdziemy dalej, dopóki nie rozwalimy wszystkich, co jest bardzo fajne. Zmienię sobie w sumie na tego. Na szczęście amunicja jest różna do tych broni, nie tak jak w pierwszym i drugim starciu. No, małpiatki. Ja wam pokażę. You fucking monkeys.
Space Monkey. Skupiam się na tej, a reszta mnie dojedzie. O mój Boże, czy ja sobie muszę wejść dalej? No dobrze. Skaczcie na mnie, come on. Cześć małpo. Cześć kolejna małpo. Halo. Cześć małpo kolejna. Masz koleżanki jeszcze, które mogę ubić? Byłoby fajnie. Pęk kluczy znalazłem już. Chyba, że o inny chodzi. W środku jakiś jest? Nie. No małpy, come on, nie będę coś z wami ganiał. Wy macie skakać na mnie, tak wy działacie jako przeciwniki. Come on. Nie ociągać się, nie ociągać się. Dawaj, dawaj. Tam miałem celownik zielony. No ale najbardziej. I to jeszcze jak? Nie no, jak ja mam z wami walczyć, skoro wy nie do mnie nie przyjdziecie? No, w końcu jakaś. Boże. Widzicie, jak jest otwarta przestrzeń, to ja się ich nie boję. Halo? Tam była, czy się schowała. Dobra. Wow, 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 czy to widzieliście? To wyglądało przerażająco, bo to już się nawet się ześlizgnęło z dachu. To mieciaki przeszły. By coś się zakradało do mnie. Jesus. Guys, come on. No, w końcu jakaś. Twój dźwięk był wcześniej niż jak, to jak skoczyłaś, więc to mi się nie podobało. Ktoś tu jest w środku? Tak to be honest? Nope. Okej. Okay. Mogę tu przejść? Jej! Czy mogę jakiekolwiek drzwi użyć? Yep. To otworzę wszystkie trzy! A co? Czyli nie pokazało mi, że zdobyłem pęk kluczy, ale ogólnie zdobyłem. Tu w ogóle nie ma nic, tylko skrzynka. Weird. Weird. Hey guys! Ja pamiętam, że tu kiedyś umarłem. Także przydałoby się teraz nie umrzeć. Okej. Okay. No bo trochę ich tu jest, pamiętam to. Cwaniaczki. Wsiadłem mi sam, dziękuję. Łoty. Skrawczek jeszcze pewnie. Do kolekcji. Wysieka swoich, więc mi to pasuje. Hey guys. Dobra, dobra, dobra. Już mi nie ma, już mi nie ma. Spokojnie, wjeżdżam minigana, ale nie chcę go marnować. Bo nie wiem, kiedy się amunicja przydarzy następna, wiecie? Ja tylko nie chcę go marnować. Dobra, życie, pancerz, wszystko. Picobello magnifique. Uuu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 
Kolejne. Tam są kolejni. O, nie, 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 panowie, nie, 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 nie. Mi tu dobrze, wiecie? Naprawdę. Czemu musimy się kłócić aż tak, serio? Ja wiem, że jest was dużo i może was mental klonować w nieskończoność. Ale jestem sam. Nie jest klonował nikt, jestem zajebisty. There we go. Kolejne zdrowie dla mnie. Kolejne przeciwnicy na horyzoncie. Wow! Dobra, dobra, ewakuacja, ewakuacja! Au, 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 au! Okej. Okay. Ty! A ty co? Jeszcze poszłam z której strony w ogóle. Dobra, gdzie jest ta karta, którą potrzebuję zdobyć? Zakładam, że tutaj. Jep. Mogę tu wejść na górę? O, sekret znaleziony. Pięknie. Health full. Right. Jeszcze się jeden ostał. Chyba wszyscy. Chyba możemy iść dalej. Tum, tum, tum. Amunicja do karabinku. Tak jest, możemy iść dalej. Super. Oj, tu się przyda minigun nasz kochany. O, jak miło. Sobie, tu będą byki. Czy ja pamiętam dobrze, tu będą byki? To jest bardzo dużo otwarty teren. I Sandway oczywiście był w tle od razu. Dało sobie znać. Dobra, no nie podaruję, muszę tego minigana użyć.
O mój Boże. To mi przypomina poziom w Siriusamie drugim starciu, czy pierwszym starciu? Tam, gdzie nie mamy broni i musimy iść bez broni totalnie i tam znajdujemy potem wyrzutnie kul. Nie wiem, o który poziom mi chodzi, ale ktoś mi może napisze, o który poziom mi chodzi, krótko mówiąc, tak mi się zdaje. Ta minigun to jest po prostu błogosławieństwo. Ja bym miał się ożenić z kimś w przyszłości, to byłby to minigun. No i moja dziewczyna. Okej. Tam jeszcze lecą cwaniaczki. Ja wam dam. Tu skrapczaki, jest dwa skrapczaki, idą, trzeba je rozwalić szybko. Jest masa przeciwnika na tym poziomie. Tak swoją drogą, ogromna ilość. Jest wow. Coś jeszcze? Chce się pobawić ze mną? Biki, of course. Goldberg. Jego tekst. Ej! Sam jesteś niemiły, okej? Okay? Body shaming jest nie okej nawet dla takich byków. Chociaż jedzenia z tego byłoby całkiem sporo. Chociaż nie wiem, jak smakuje syjański bykołak, ale zakładam, że jak jakaś krowa, nie? Jakiś rodzaj wołowiny. Oh shit, you son of a bitch! Brakuje mi amunicji. Nie sądziłem, że to powiem, ale brakuje mi amunicji do minigana. A wiem, gdzie się mogę po nią cofnąć, więc mam mały problem. Bo się muszę na początek wycić z tymi bykami po drodze, więc świetnie. Chyba trochę amunicji zyskałem, trochę sobie mogę poczyścić. Tak w mojej głowie zastanawiałem się, czemu ja się cofałem, jak grałem ten poziom. Teraz już wiem. O mój Boże, kolejni! Nie powinienem marnować minigana na byki. O god, nie powinienem. Well, let's play. Do you want to play? Please come out and play. To jest nasze wyzwanie do całego Siriusama? Jeśli go nie oganiacie? Przykro mi. Nie powiem wam, czego to jest. Będziecie musieli poczekać na przyszłe serie. Jak zachęcić widza do oglądania? Poradnik 1:1. Doleci? Teraz doleci? No come on, man. Dobra. Skurzyliście mnie. A tego nie polecam robić. Bo jestem serious fucking son. And I hate clears. I hate aliens. So much. No to było nie fair. Okej. Oj sam. No, teraz to ja bym po minutę bym płakał. Na szczęście tak się nie stało. I czy idziemy na koniec poziomu już? Byłoby fajnie, nie powiem. Tak, to jest koniec poziomu. Potęga podziemi. Kolejny poziom. Wow, zabiłem prawie wszystkich. Jednego tylko nie zabiłem. Gdzie? Nie zabiłem tylko jednego. 3 na 10 sekretów zdobyliśmy. Nieźle. No, odcinek, panie i panowie, będzie miał ponad 50 minut tym razem. To jest całkiem fajna ilość. Niestety gra dalej logowała. Czemu? Nie mam pojęcia. Domyślam się. Spróbuję to naprawić na następny raz. Jeżeli mi się nie uda, trudno. Zobaczmy, czy jest kascenka. Nie ma. Brakło mi głosu. Zapisujemy sobie G. Okej. Okay. Panie i panowie, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało oczywiście. Cała seria Siriusama 4 i tego jest dostępna na kanale. Możecie też badać inne serie. No i cóż, trzymajcie się moi drodzy, na razie. Zapraszam was do kolejne odcinki Siriusam 3 BFE. Trzymajcie się. Pa, pa.